No to pora na wino chyba. Tak, 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 tak. A to ja w czasie fotografowania robienia się zdjęć. Chodzimy pod tą ścianę. Nie. Tak jest, że na Państwo, dobiegamy kwadransa akademickiego, więc chyba czas zacząć. Witam Państwa niezwykle serdecznie w Centrum Sztuki Współczesnej, Galerii Andrzeja Miły, na wernisażu, na spotkaniu niezwykłym. Na spotkaniu z wybitnym twórcą filmowym, który jest także wybitnym twórcą plastycznym, panem Jerzym Stolimowskim, którego serdecznie witam. Oczywiście witam w imieniu gospodarzy, czyli patrona galerii, pana Andrzeja Strumiły i szefowej galerii. To spotkanie jest pierwszym z całego cyklu wydarzeń dzisiejszego wieczora. Wydarzenia związane z wizytą pana Jerzego Skolimowskiego w naszym mieście, jak się okazało, po raz pierwszy. I w klasztorze wigielskim, bo tam stanął, że tak powiem, na popas. I też po raz pierwszy. I my otwieramy tu w galerii po pierwsze wystawę, po drugie cykl tych wydarzeń dzisiejszego wieczora. Potem przenosimy się do miejscowego kina Cinema Lumière, gdzie będzie spotkanie z panem Jerzym i pokaz jego nie ostatniego, ale ostatniego głośnego filmu Essential Killing. Szanowni Państwo, tak się składa, że tych jubileuszy jest trochę. Pierwsze właśnie jubileusz pana Jerzego, który przypada w tym roku w maju. Obrazy, które widzicie Państwo na ścianach, przyjechały prosto z Teatru Wielkiego, gdzie przed nami, przed naszym spotkaniem ze sztuką plastyczną pana Jerzego Ptolinowskiego odbyło się duże wydarzenie. Jest tak, to już teraz fizycznie witam pana Tomasza Olganka, który dotarł do nas. Obrazy i prace dotarły tu z Teatru Wielkiego, natomiast my tu w galerii mamy też skromny jubileusz w tym roku, dziesięciolecie galerii. I to dziesięciolecie możemy podsumować blisko 60 wystawami i udziałem w tych wystawach wybitnych ludzi polskiej kultury. Poza oczywistym faktem, że prezentujemy tu na co dzień pracę pana Andrzeja Strumiły, przypomnę tylko, że gościli tu ze swoimi pracami pan Andrzej Wajda, na początku tego roku Jan Kanty Pawluśkiewicz, czy przed kilku laty Rafał Olbiński. Dziś spotkanie z sztuką plastyczną, z grafiką, z malarstwem pana Jerzego. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że witamy tu wystawę pana Skolimowskiego, bo to jest zaszczyt dla galerii i zaszczyt dla środowiska Skolimowskiego, że zechciał nas odwiedzić. To malarstwo jest bardzo specyficzne, bo to malarstwo człowieka, który działa, i to działa czynnie, aktywnie i skutecznie w dziedzinie sztuki wizualnej, zwanej filmem. Ale jak powiedział stary Strzemiński, wszystko, co dotyczy oka i świadomości człowieka, jest wspólne. I ja się nie dziwię, że pan się podjął działem w dziedzinie tej grafiki. To znakomite uzupełnienie pana osobowości i świadczy o wielkiej wrażliwości pana. O czymś, z czego sam zazdroszczę, nawet powiem, mianowicie pięknego sterowania przypadkiem i wykorzystania tego przypadku. To, co jest akademickie i nauczone, i sztywne, i powtarzalne, nie jest tak cenne, jak to, co odkryjemy po raz pierwszy dzięki swojej wrażliwości i swoim wewnętrznym instrumentom, trudnym nawet do określenia i nazwania. Więc pan Skolimowski dysponuje taką szczególną wrażliwością trafnego określenia przypadku i wprzęgnięcia go w swoją wizję, uzupełnienia swojej wizji w sposób bardzo, bardzo piękny i skuteczny. Także gratuluję
gratuluję warsztatu, który osiągnął sukces. Cieszę się, że Pan to powiedział. Zaszczycie, to zaszczyt jest po mojej stronie. Bardzo dziękuję, że się Państwo mnie tutaj zaprosili i ugościli. Natomiast jeżeli chodzi o skomentowanie tego cytatu numer dwa, to jest prawda. Tak, najrzadziej używam pędzla. Nawet się go trochę wstydzę, ponieważ jak obserwuję malarstwo innych wielkich moich kolegów, to zawsze szukam dotknięcia pędzla, gdzie jest ślad, jak uderzył tym włosiem umoczonym w farbie i co z nim zrobił. Ja się trochę krępuję używania pędzla, ponieważ jestem właściwie malarzem amatorem, nigdy nie przeszedłem przez żadne studia ani nauki. Wobec tego prawdopodobnie nie umiałbym operować pędzlem tak dobrze, jakbym chciał. Dlatego chwytam się różnych rzeczy. Najbardziej mi pasuje w ręku taka płaska, długa linijka, którą się zwykle miesza w farbę, w kuble. Z nią można zrobić naprawdę niesłychane rzeczy. Tutaj to jest właściwie, tak, to jest użyte, no właśnie ten instrument oraz, aż wstyd się przyznać, bo to chyba żaden inny malarz nie użył tego, mianowicie szlifierka. Po prostu wydawało mi się, że te plamy, które są tutaj dosyć ładnie rozmieszczone, może są za estetyczne, że trzeba je trochę zburzyć, zniszczyć jakoś. No i wziąłem taką szlifierkę i tu w kilku miejscach poharatałem ten obraz. Mnie się to podoba, nie wiem jak Państwu, no ale jak mówię, chwytam się, co jest, co mam pod ręką, nawet szlifierkę. No to może już wystarczy, bo jeszcze mam w kinie coś mówić. Były to właściwie studia przypadkowe, ponieważ nie chciałem pójść do wojska, a nie chciano mnie przyjąć do Akademii Sztuk Pięknych, nie chciano mnie przyjąć na historię sztuki, więc załapałem się na najbliższy jakiś wydział, który był wokoło sztuki, czyli etnografię i archeologię. I tak to się stało, że jestem z wykształcenia archeologię i etnografię.